Proszę Państwa, początek kanikuły przebiega pod znakiem zapytania o losy Grecji, no bo nie wiadomo, czy Grecy zdecydują się wziąć kolejną pożyczkę, żeby spłacić tą pożyczką długi, wskutek czego oczywiście długi Grecji jeszcze bardziej się powiększą, to jasne, no i przyjąć dyktat Międzynarodowego Funduszu Walutowego i banków, które no, są zaniepokojone, co najmniej tak samo, jak były zaniepokojone w roku 1981, czego ślad pozostał w piosence, niezapomnianej piosence Andrzeja Rosiewicza. Legitymację partyjną oddał Wincenty Kalemba, a tam zachodnim bankierom włosy stają dęba. No, bo Powstanie Solidarności stworzyło obawę, że Polska nie będzie spłacała długów, które zaciągnął w latach 70. Edward Gierek i jego pierwszy minister Piotr Jaroszewicz. Oni się najwyraźniej zwyczajnie się przeinwestowali z tymi długami. No, ale generał Jaruzelski proklamował stan wojenny, wziął mniej wartościowy naród tubylczy za twarz. W związku z tym zachodni bankierzy odetchnęli z ulgą. No i dzięki temu generał Jaruzelski nie został skazany przez niezawisły sąd, tak jak został skazany Czesław Kiszczak za uczestnictwo w związku przestępczym o charakterze zbrojnym. A generał Jaruzelski, który kierował tym związkiem przestępczym o charakterze zbrojnym, uniknął kary i został pochowany z pełnymi honorami, nawet z udziałem samozwańczego biskupa Zjednoczonego Kościoła Fallusa Uskrzydlonego, czyli pana Niemca, który w tym celu się nawet przebrał w jakiś kostium teatralny. No, w każdym razie widzimy, że plutokracja najwyraźniej z demokracją wygrywa. Tym bardziej, że grecki premier Tsipras, który się do niedawna jeszcze odgrażał, że tam po moim trupie i tak dalej, teraz najwyraźniej mięknie i już powiada, że zaakceptuje to, co mu tam podsuną, tyle tylko, że jakieś tam poprawki wprowadzi. No wiadomo, że jakoś z twarzą wyjść musi. Widać wyraźnie, że plutokracja nad demokracją dominuje, zwłaszcza w Unii Europejskiej, która gdyby Grecja przestała spłacać długi, a co gorsza, gdyby Grecja wyleciała ze strefy euro, no to zagrożony by został cały program budowy Czwartej Rzeszy środkami pokojowymi, którym oczywiście nasz nieszczęśliwy kraj ma rozpisaną swoją rolę i, że tak powiem, przyszłość świetlaną. No ale zobaczymy, Grecja najwyraźniej, znaczy rząd grecki najwyraźniej pod naciskiem plutokracji się ugina. Nie wiadomo jeszcze, czy jakie wyniki będą z referendum. Warto przy tej okazji zwrócić uwagę, że i u nas też będzie referendum, ale nie w tak dramatycznej sprawie, czy spłacać długi, czy nie spłacać, bo wiadomo, że Polska to Polacy do krwią wymiotowali, a długi spłacą. Już tam lobby żydowskie dopilnuje, żeby mniej wartościowy naród tubylczy tutaj nikomu nie podskoczył. No i proszę Państwa, referendum będzie dotyczyło spraw wyborczych, spraw finansowania partii politycznych. No i pojawiły się pomysły ze strony Prawa i Sprawiedliwości, żeby referendum rozszerzyć o dalsze pytania. Jeśli o mnie chodzi, to jestem za. Bardzo mi się ten pomysł podoba. Tylko po co jakieś dalsze pytania? Wystarczyłoby zadać w referendum jedno pytanie. Czy jesteś za tym, żeby wszyscy byli bogaci, zdrowi, piękni i młodzi? Czy jesteś może za tym, żeby wszyscy byli biedni i chorzy? No więc wynik takiego referendum byłby z góry przewidywalny, podobnie jak masowe uczestnictwo. Tutaj nie byłoby żadnej
żadnego problemu z frekwencją. Jestem przekonany, że 100% obywateli opowiedziałoby się za tym, żeby wszyscy byli bogaci, piękni, młodzi, a nie biedni i chorzy. To pokazuje, że technika demokracji, że tak powiem, umiejętność stawiania właściwych pytań, to jest połowa sukcesu. I mam nadzieję, że ci, którzy referendum przygotowują, się nad tym zastanowią i pytania już będą właściwie sformułowane. Proszę Państwa, na razie trwa coś w rodzaju pojedynku między panią premierzycą aktualną Ewą Kopacz, a panią premierzycą kandydatką Beatą Szydło. Jak jedna jedzie na Śląsk, to i druga jedzie na Śląsk. No, krótko mówiąc, depcą sobie po piętach. Zobaczymy, co z tego pojedynku wyjdzie. Na razie pojedynki nie są u nas w modzie, czego dowodem jest fakt, że niezależna prokuratura przedstawiła zarzuty Januszowi Korwin-Mikke, który spoliczkował Michała Boniego. Przypominam, za co Michał Boni został spoliczkowany. Otóż nie został nawet spoliczkowany za to, że był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa, chociaż był oczywiście, tylko za to, że przez całe lata zaprzeczał temu, iż był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa i nie tylko temu zaprzeczał, ale odsądzał od czci i wiary ludzi, którzy mu o tym przypominali. Zarzucał im łajdactwo i wariactwo i właśnie za to kłamanie i za to zarzucanie łajdactwa i wariactwa ludziom, którzy mu tę prawdę niewygodną przypominali, został przez Korwina-Mikke spoliczkowany. No, jestem ogromnie ciekaw, jaki przebieg będzie miał proces przed niezawisłym sądem. Mam nadzieję, że niezawisły sąd nie odmówi bezpośredniej transmisji z tego procesu. No, myślę, że nie tylko samym zainteresowanym, ale i zwykłym obywatelom też się coś należy w tych ciężkich czasach. No, tyle naszego, co się pośmiejemy. Proszę Państwa, na koniec chciałbym również się odnieść do skandalu, którego stałem się mimowolnym sprawcą. Otóż okazało się, że pani redaktor Katarzyna Wiśniewska, pisująca w najweselszym dziale religijnym Żydowskiej Gazety dla Tubylczych Polaków, Putin molestowała i molestowała wrocławską kurię, aż ta wydała z siebie oświadczenie potępiające przejawy antysemityzmu. No, za charakterystycznym elementem tego oświadczenia jest wzmianka, że potępiający nie zapoznali się z tym, co ja tam powiedziałem, tylko, jakby to powiedzieć, dokonali aktu zawierzenia pani Katarzynie Wiśniewskiej z Gazety Wyborczej, co jest przejawem pewnej lekkomyślności ze strony wrocławskiej kurii. Ja bym tak lekkomyślnie Gazecie Wyborczej nie zawierzał, bo przecież to tam właśnie produkowane są na skalę masową tak zwane fakty prasowe, o których wspominał nieboszczyk drogi Bronisław, nasz skarb narodowy, który był szczęśliwy aż do ostatniej chwili życia podobno. Więc, no ale trudno, żeby potępienie mojego wystąpienia miało solidniejsze podstawy faktyczne, informuję, że nie tylko nagranie jest całego wykładu w internecie, ale również jego streszczenie w naszej Polsce. Właśnie w dzisiejszym, w najnowszym numerze Naszej Polski, w felietonie, streszczam to, co powiedziałem w tych wykładach w ramach Nocy Kościołów, nie tylko we Wrocławiu, ale również w Oleśnicy i Świdnicy. Jak powiadam, w tym celu to czynię, żeby potępienie, jakie mnie spotyka, miało solidniejsze podstawy faktograficzne. Proszę bardzo. Jeszcze chciałem się dopytać o studio na Grańcowej Przyjaciele. Mianowicie, czy nie sądzi pan, że to
Że w ogóle doszło do tych nagrań, to jest pewna też no, słabość naszych służb już konkretnie. I czy po prostu są możliwe w ogóle jakieś zmiany w tym kierunku? Chodzi o to, żeby te służby uszczelnić, ewentualnie po prostu no, poprawić ich funkcjonowanie. No i kwestia jest jeszcze jedna. Tu wspomniał Pan o utracie niepodległości, przynajmniej częściowej, tak? No, traktat lizboński to chyba raczej jest taki pierwszy krok ku temu. No jest, tak. Proszę Pana, ja tu już powiedziałem, że służby w ramach transformacji ustrojowej, czy w ramach przygotowań do transformacji ustrojowej poprzewerbowywały się na służbę do rozmaitych państw. Dlatego tak naprawdę to nie wiadomo, komu one tak naprawdę służą. Nie wiem, czy nie byłaby korzystna opcja zerowa, po prostu rozgonić całe to towarzystwo, bo jak nie mamy pewności, komu to ci ludzie służą, to lepiej nie mieć złudzeń, bo tak to myślimy, że one będą służyć państwu polskiemu, że oni będą służyć państwu polskiemu, a oni tak naprawdę służą komu innemu. To lepiej nie mieć żadnych służb, niż mieć zdradzieckie, bo przynajmniej wtedy wiemy, że nie mamy żadnych. Natomiast no, czy to jest zresztą nasz problem. Ja nie mam, znaczy mówiąc tutaj, że punkt ciężkości władzy leży poza konstytucyjnymi organami państwa, to znaczy właśnie w służbach, w tych bezpieczniackich watachach. I one tak naprawdę rządzą Polską. Nie mam im tego za złe, żeby była jasność, bo państwem ktoś musi rządzić. Dlaczego nie tajniacy? Mogą rządzić tajniacy. Ja mam do nich pretensje, że rządzą źle. Gdyby rządzili dobrze, to niech im Pan Bóg da zdrowie. Wcale nie zamierzam z nimi konkurować, ani ich zastępować. Natomiast rządzą źle, bo oni, naszym problemem politycznym najważniejszym jest nie to, że która partia tam wygra i tak dalej, tylko że te bezpieczniackie watachy zachowują się jak okupant. I nawet to nie jest najgorsze. Bo nawet okupant, który jest pewny trwałości okupacji, na przykład myśli, że będzie siedział tu 1000 lat, no to stara się tu jakoś urządzić na tym terenie okupowanym, żeby ten teren jakoś wyglądał, żeby on coś z tego miał i no żeby to jakoś tu było wygodnie, prawda? Natomiast okupant, który nie jest pewny trwałości okupacji, bierze na plecy to, co może wziąć, a reszta niech się pali i wali. I to jest naszym problemem największym. To. Ja dlatego mówię, mam do nich pretensje, że rządzą źle. Nie dlatego, że rządzą, bo ktoś państwem musi rządzić. I jeśli można, to trochę szerzej na ten temat. Proszę Państwa, w każdym państwie musi być czynnik przesądzający o ciągłości państwa. Zawsze. I w monarchiach to jest dynastia. Jeden król jest mądry, drugi głupi. Jak jest bardzo głupi, to ukręcają mu łeb i zajmuje kuzyn jakieś tam jego miejsce i znowu dynastia trwa, wszystko w porządku. Jak dynastia wygasa, to jest problem. Państwo czasami może, tak jak Rzeczpospolita, ustrój polityczny zmienić. Ale na ogół jest tak, że dynastia wygasa, jakiś ambitny tamtego zakłada nową dynastię i znowu na 300 lat jest spokój. W państwach o ustroju republikańskim dynastii nie ma i być nie może z zasady. A tutaj też ktoś musi personifikować ciągłość państwa. I to jest albo armia, albo tajne służby, albo jedni i drudzy do spółki. I podam przykład sytuacji w państwie, nie w Polsce, bo to w Polsce to każdy powie, a to u nas to taka jest demokracja jakaś dziwaczna, ale z Francji, państwa nieposzlakowanej reputacji demokratycznej. Jest taka książka, Wywiad Rzeka, który przeprowadza Krystyna Okręt, a
ale z tych belgijskich okrętów, nie z tych, co pani Wójcowa pochodzi, to z tych lepszych. Ona jest prywatnie naturalną przyjaciółką byłego ministra spraw zagranicznych Francji, Bernarda Kouchnera, więc pani bardzo inteligentna, dobrze poinformowana. No i przeprowadza wywiad rzekę z byłym szefem wywiadu francuskiego, hrabią Aleksandrem de Maronge. No i w pewnym momencie go pyta, proszę pana, z jakich środowisk rekrutują się konfidenci pańskiego wywiadu? A on taki oburzony mówi, proszę pani, jacy konfidenci? Co też pani mówi? Konfidenci to są w policji, u nas żadnych konfidentów nie ma, u nas są honorable correspondants. No więc ona mówi, przepraszam, nie chciałem pana urazić, ale to w takim razie z jakich środowisk ci honorable correspondants się rekrutują. I on już udobruchany mówi, ach proszę pani, z najróżniejszych, może to być kierowca taksówki, może to być duchowny, a nawet minister stanu. Państwo słyszycie, minister stanu Republiki Francuskiej może być honorable correspondant tamtejszej rozwiedki. Więc musimy postawić sobie teraz pytanie, w jaki sposób dochodzi do zwerbowania takiego dygnitarza? Czy do Pałacu Elizejskiego, gdzie urzędują ministrowie stanu, przychodzi werbownik, wchodzi do gabinetu takiego dygnitarza bez pukania, siada mu, rozpiera się w fotelu, mówi, ekscelencjo, proszę tu papierek do podpisania, tu, że w tajemnicy zachowacie i tak dalej. A ten mówi, co? Bierze fotel Ludwika XV antyczny, roztrzaskuje mu na głowie i na karetka na sygnale odwozi tego bezpieczniaka do szpitala. No tak się to nie odbywa. W każdym razie nic nie wiadomo, żeby się tak odbywało. No ale skoro nie tak, to jak? Jakoś się musi odbywać, skoro ten Aleksander de Maronge powiada o tym ministrze stanu, jako o tym tajniaku, jako o rzeczy zwyczajnej. No to musi się to jakoś odbywać. Przypuszczam, że się odbywa tak, że do młodego ambicjonera przychodzi pan i mówi, proszę pana, pan bardzo ciekawe rzeczy tu mówi, pan ma bardzo dobre pomysły, może pan z pewnością odda pan w przyszłości niezwykłe przysługi Republice, no ale sam pan rozumie. No więc jak on rozumie, to nagle zaczynają do niego spływać pieniądze, nie wiadomo skąd, nagle media zaczynają się nim interesować, robią z nim wywiady, on wychodzi z anonimowości. Staje się osobą publiczną, znany się staje, no i zostaje radnym miejskim, później zostaje tam merem, później deputowanym, później senatorem, później tym ministrem stanu, później nawet prezydentem, bo co to szkodzi, że prezydent jest przewidywalny, tak jak pan Komorowski, to państwo jest też stabilniejsze od tego, prawda? No więc to nic nikomu nie szkodzi. Więc jeżeli we Francji tak jest, to dlaczego nie? No to mówię. Nie dlatego mam pretensje do bezpieki, że rządzi, tylko że rządzi źle. Proszę bardzo. Czy jeszcze pan ma... Ja tylko chciałem uzupełnić, że Gromosław Czempiński, generał, powiedział, że nasze służby są piąte na świecie, podobno w kolejce tych że najlepszych. Co? Że nasze służby są podobno piąte w kolejce tych najlepszych. No jak pan generał Czempiński tak mówi, to nie wypada mi zaprzeczać, ale nie zauważyły przez 2 lata, że ktoś ich podsłuchuje, wie pan. To tak jak w tej fraszce na matematyka. Jak to Kochanowski Jan pisał? Ziemię pomierzył i głębokie morze. Wie, kiedy wschodzą i zachodzą zorze. Wiatrom rozumie, praktykuje komu, a nie wie przecież, że ma kurwę w domu. Prawda?